Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. To jest inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Labi. I dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o platformach służących komunikacji w czasie rzeczywistym w bibliotece. Spotykamy się dzisiaj z panem Jerzym Woźniakiewiczem z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, któremu zaraz oddam głos. A Państwa jak zwykle zachęcam do wypowiedzi na czacie, a na koniec webinarium do zadawania pytań. Więc proszę już teraz je sobie gdzieś na kartkach zapisywać. W pewnym momencie udostępnimy Państwu możliwość wpisywania tych pytań, tak żeby one się wyświetlały na głównym ekranie, ja o tym wcześniej powiem. Ale przez całe webinarium oczywiście jakby zachęcamy do aktywnego udziału i korzystania z czata. Dobrze, to ja oddaję już w takim razie głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję Martyno za to wprowadzenie. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję, że tak licznie, o rany, już ponad 100 osób jest z nami. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić tę godzinę czasu na to, aby posłuchać o tym, co dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, a mianowicie przedstawić kilka słów o komunikatorach ze szczególnym naciskiem na Mattermost. Tak jak powiedziała Martyna, ja prawie od 10 lat kieruję Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Wcześniej w tej bibliotece zajmowałem się PR-em i promocją przez kilka lat, a jeszcze wcześniej, w sumie około 10 lat, zajmowałem się w ogóle PR-em, promocją w samorządzie i instytucjach samorządowych. W tej chwili, oprócz tego, że kieruję biblioteką, skupiam się na kwestiach bezpieczeństwa w instytucjach kultury, ale nie tylko, bo również tematyka związana z zarządzaniem jest mi bardzo bliska, a skuteczne zarządzanie opiera się między innymi na dobrej komunikacji. A aby ta komunikacja była dobra, to potrzebne są nam dobre narzędzia i dlatego właśnie chciałem powiedzieć Państwu o Mattermoście, którego używamy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w zasadzie od początku pandemii, kiedy zastąpił nam inny komunikator, o tym pewnie będę mówił jeszcze za chwilę, a od niedawna budujemy również na Mattermoście taki zespół, społeczność dyrektorów, zastępców dyrektorów, instruktorów z województwa małopolskiego, aby ułatwić komunikację zarówno z biblioteką wojewódzką, pomiędzy bibliotekami gminnymi i powiatowymi, jak też taką zupełnie komunikację poziomą, która poprawi wymianę informacji, współpracę. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś z tego będzie i że będzie to z korzyścią dla całej sieci bibliotek publicznych województwa małopolskiego. A tym bardziej serdecznie witam wielu przedstawicieli bibliotek z Małopolski, ale oczywiście wszystkich Państwa witam serdecznie. Przedstawiciele bibliotek z Małopolski mają tę możliwość, że zostali zaproszeni do współpracy na tej platformie, ale być może Państwa zachęcę do tego, aby wypróbować ją u siebie. Ale zacznijmy w ogóle od tego, czym ten komunikator internetowy jest, bo jednym z nich jest Mattermost i dlaczego on jest potrzebny. Wikipedia, a jakże, mimo że wszyscy mamy odpowiedni stosunek do tego źródła, ale postanowiłem zacytować, że według niej jest to program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy dwoma lub większą liczbą komputerów poprzez sieć komputerową, zazwyczaj internet. Nic odkrywczego, zapewne Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę i jakoś intuicyjnie tą definicję widzicie. Dlaczego komunikator w ogóle, no tak, a może sobie w takim razie zobaczmy, od czego się zaczęło. Kto pamięta w ogóle? No właśnie, ludzie w moim wieku pamiętają
inne komunikatory, które były kiedyś. No jeżeli ktoś na początku tego wieku już używał komputera, bo wtedy jeszcze o smartfonach nie było mowy, to pamięta komunikator gadu-gadu, który przez wiele lat królował na polskim rynku. Później został zupełnie zapomniany. Gdzieś podobno niszowo jeszcze funkcjonuje. Ja do tej pory żałuję, że kiedyś nie skorzystałem na początku tego wieku właśnie z bardzo intratnej oferty, jako że mam do tej pory czterocyfrowy numer komunikatora gadu-gadu. Na początku wieku oferowano mi za niego chyba 3000 zł, a ja nie zdecydowałem się sprzedać. Wtedy byłby to interes życia. Teraz ten numer jest już tak naprawdę bezwartościowy, ponieważ postęp technologiczny wyparł gadu-gadu z rynku. Był też komunikator Microsoftu, było ICQ, które było bardzo popularne na świecie, w Polsce trochę mniej. No i AIM Jabber, to też są komunikatory, które były u nas mniej popularne. Wtedy rzeczywiście królowało na początku gadu-gadu. Ci, którzy są jeszcze być może trochę starsi, a albo dłużej zajmowali się komputerami, czy dawniej zajmowali się komputerami, pamiętają jeszcze IRC, który tak naprawdę był początkiem tego wszystkiego, bo były to rozmowy na czacie w czasie rzeczywistym. Widzę, że jest kilka osób, jak obserwuję czat, które pamiętają jeszcze IRC i gadu-gadu. No właśnie, to były początki i pozwoliły na spopularyzowanie komunikatorów. A dlaczego komunikatory są przydatne? No właśnie, przede wszystkim z tego względu, że zapewniają nam odpowiednie tempo wymiany informacji. Piszemy i ta informacja od razu dociera do naszego odbiorcy. Tym różnią się od e-maila, że jeżeli wysyłamy e-mail, to nawet jeżeli mamy powiadomienia push z telefonu, no to też nie zawsze od razu tego e-maila sprawdzamy, a tutaj liczymy na to, że ktoś szybko nam odpowie, czyli wymuszamy taką szybką reakcję. Jak ktoś nie ma wyciszonych powiadomień akurat, to zazwyczaj na smartfonie dostaje komunikat. Ale e-mail rządzi się też trochę innymi prawami. Oczywiście w różny sposób komunikujemy się przez maila. To zależy, czy to jest komunikacja służbowa, czy prywatna. Są też różne zasady, netykiety, jak powinniśmy zaczynać, jak kończyć. Ale jednak zazwyczaj zaczynamy tego maila od pewnych zwrotów grzecznościowych i kończymy. Natomiast w komunikatorze język komunikacji jest zbliżony do języka naturalnego, tam nie ma takich oficjalnych zwrotów. Oczywiście miło, jeżeli do kogoś pisząc po raz pierwszy w ciągu dnia napiszemy cześć, dzień dobry i tak dalej, ale później po prostu piszemy językiem, można powiedzieć, zazwyczaj potocznym, no chyba że jest to rzeczywiście taka komunikacja z kimś, którego na przykład ranga w organizacji wymaga tego, żeby to było bardziej oficjalne, czy bardziej, czy też ten komunikat później na przykład chcemy zarchiwizować, czy wydrukować, bo pytamy o jakąś ważną rzecz i zgoda jest dla nas niezwykle istotna. Kolejna rzecz, która... O, ktoś ma czterocyfrowy numer w GG, Jarosław Jędrych. Ja też mam czterocyfrowy numer i naprawdę na początku wieku wart był 3000. Możliwość rozmowy w dużych zespołach, nie tracąc wątku głównego. No właśnie, ten, kto próbował coś ustalić, szczególnie w dużym zespole za pomocą e-maila, wie dokładnie o tym, że bardzo łatwo się zgubić w mnogości cytatów, nawet jeżeli zostawiamy treść poprzednich odpowiedzi, no to jeżeli 5-6 osób, a to nie jest przecież bardzo dużo, zacznie korespondować i odpowiadać na tego samego maila, to o podsumowanie trudno. Tutaj rozmawiając na komunikatorze mamy tą możliwość, że każdy włącza się w sposób naturalny właśnie w rozmowę i jakby dojście do jakichś wniosków jest o wiele prostsze. Trochę tak jak w rozmowie na żywo.
I kolejna rzecz, która jest jeszcze przydatna w komunikatorach i na którą chciałem zwrócić uwagę, to integracje. Nie wiem, czy Państwo korzystaliście z integracji komunikatorów. One występują zazwyczaj, ale nie tylko, ale zazwyczaj w komunikatorach właśnie przeznaczonych do pracy, do zadań służbowych. I polegają na tym, że komunikator może być po prostu sprzężony z różnymi innymi narzędziami, z których korzystamy, z takimi jak na przykład kalendarz czy Microsoftu, czy Google'a, obojętnie, jak powiedzmy program, osobny program do nawiązywania połączeń wideo czy głosowych, jak na przykład Trello, i wtedy możemy na naszym komunikatorze dostawać automatyczne informacje o zmianie statusów w projektach, które mamy na Trello. Generalnie tych integracji jest bardzo dużo. W naszym środowisku pewnie nie wszystkie są tak bardzo potrzebne, bo zazwyczaj dużo tych integracji to są integracje, które pochodzą ze środowiska programistycznego, no bo programiści, informatycy piszą je po to, aby ułatwić sobie pracę. Więc to są takie argumenty za tym, że komunikator jest rzeczywiście, to jest tylko garść tych argumentów tak naprawdę, bo możemy je mnożyć, ale już widać, że jest to coś zupełnie innego niż e-mail i że ma sporo przewag, choć oczywiście zalety e-maili również są duże, jak na przykład to, że prościej je archiwizować i w sprawach, w których należy podjąć oficjalne decyzje, taka odpowiedź e-maila przez niektórych pracowników instytucji publicznych jest bardzo lubiana, bo mogą sobie go potem gdzieś wydrukować i się na niego powoływać. Tak, no, z komunikatora można też zrobić zrzut ekranu, ale może nie jest to aż tak eleganckie. No właśnie, a teraz dojdziemy do tego, że chciałbym się Państwa zapytać, czy w ogóle korzystacie służbowo z komunikatorów i z jakich. Oddam głos Martynie, powiem tylko tak, że tyle, że nie chodzi mi o komunikatory, które są tylko oficjalnie wprowadzone, ale również czy w jakichś mniejszych zespołach w pracy korzystacie z komunikatora nawet nieoficjalnie do zadań służbowych. Proszę cię bardzo, Martyna. Dziękuję. Widzę już Państwo na ekranie pytania w ankiecie. Pytania są dwa. Widzę już nawet, że Państwo odpowiadają i słusznie. Natomiast ja dla porządku przeczytam te pytania. Pierwsze pytanie brzmi, czy w Twojej instytucji używa się komunikatora w sprawach służbowych? I można oczywiście odpowiedzieć tak bądź nie. Drugie pytanie to pytanie o to, jakie komunikatory Państwo znają i z jakich korzystają. Jakiego komunikatora używasz w sprawach służbowych? Można wskazać więcej niż jeden. Jeżeli jest tak, że w Państwa instytucji faktycznie równolegle korzystają Państwo z kilku komunikatorów, proszę pamiętać, że jak odpowiedzą Państwo na te dwa pytania, to trzeba na dole kliknąć przycisk wyślij, po to, żeby ta odpowiedź się zapisała. Ja widzę, że intensywnie już Państwo wypełniają tę ankietę. Poczekamy jeszcze chwilę, bo w tym momencie przekraczamy 50% osób uczestniczących w webinarium, które wypełniły i skutecznie wysłały. Widzę również, że Państwo na czacie wpisują inne komunikatory, z których korzystają i cudownie, można tak zrobić, można zaznaczyć odpowiedź inny w drugim pytaniu i na czacie wpisać nazwę komunikatora, który się u Państwa sprawdza. Dobijamy powoli do poziomu 75% osób uczestniczących w webinarium, które wypełniły w ankiecie. I będziemy w takim razie powoli kończyć to wypełnianie. Dam Państwu kilka sekund. Widzę ponownie, że pojawia się komunikator gadu-gadu, to znaczy, że on nadal jest żywy i aktywny, mimo że nie ma go tutaj w kafeterii w pytaniu drugim. No, czekam na te 75% z utestnieniem, żeby zakończyć nie webinarium, bo przepraszam, tylko ankietę. Ale nie wiem, czy uzyskamy, bo tak krąży nam wokół 73-72%, więc nie będziemy się ścigać z systemem. Kończę możliwość
udzielania odpowiedzi przez Państwa i udostępniam wyniki. A Ciebie, Jurku, poproszę o to, żebyś się skomentował. Dziękuję Ci bardzo, Martyno. No tak, czyli widzimy, że zagłosowało w ogóle 74%, to bardzo dziękuję Państwu za taką aktywność, no bo to jest ważne, żebyśmy też dowiedzieli się czegoś o sobie, a też dzięki temu ja wiem, jakie Państwo mają doświadczenia i mogę nieco moderować przebieg tego spotkania. 75% używa komunikatora w sprawach służbowych. Tak też mi się wydawało, że pewnie tak będzie. 36% nie używa w ogóle. Więc zdecydowana większość jednak zna zalety komunikatorów i potrafi je docenić. No i teraz sobie zobaczmy tutaj właśnie. O, Virgin. Proszę bardzo, różne propozycje padają również na czacie. Tutaj widzimy, że większość osób do zastosowań służbowych używa. Więc tak, 24% żadnego. Slack to jest pojedyncza odpowiedź. Skype 12%, Teamsy 11%. I to mnie trochę dziwi, przyznam, ponieważ Teamsy w jakimś tam zakresie są bezpłatne, ale ja też nie jestem do końca ich zwolennikiem. Być może za chwilę o tym powiem. To znaczy, tutaj jest problem z używaniem jednego konta w pracy wielu zespołów. Jak się już na przykład na urządzeniu mobilnym zaloguje do Teamsów w jednym zespole, no to trzeba by się wylogowywać i rekonfigurować, żeby zalogować się w innym. Takie przynajmniej mam doświadczenia, zawsze miałem tutaj jakieś konflikty. Messenger 42% i to też nie jest zaskoczenie, bo prawie większość z nas posługuje się Facebookiem, a jeżeli posługujemy się Facebookiem, to mamy też Messengera, więc nie trzeba nic innego instalować, krótko mówiąc, i w różnych grupach, w których ja funkcjonuję, również Messenger obok tych całkiem oficjalnych komunikatorów jest takim komunikatorem szybkim, na którym każdego można złapać. WhatsApp coraz popularniejszy. Tutaj widzę, że jakieś szczątkowe odpowiedzi dotyczące Discorda. Nikt nie używa Signala i Telegramu, a myślę, że szkoda, bo jeżeli już chcemy korzystać z takich darmowych komunikatorów, to dobrze, żeby one były zabezpieczone, a akurat najlepiej zabezpieczonymi podobno, bo to ja się opieram tylko na tym, co publikują specjaliści w tym zakresie, to Signal i Telegram, szczególnie Signal, jest uważany za komunikator najlepiej zabezpieczony. Tak przynajmniej też stwierdził Snowden. No dobrze, i 9%, 13 głosów, inny komunikator. I tutaj z czatu widzimy, że wiele osób używa jeszcze gadu-gadu, co dla mnie jest trochę zaskoczeniem, ale bardzo jestem ciekaw, jakbyście mogli napisać na przykład, czy to jest tak, że wy gadu-gadu używacie od zawsze, czy po wielu zmianach, no bo gadu-gadu zmieniało właścicieli, miało tam różne nowe odsłony i tak dalej, czy po prostu wróciliście do niego po jakimś czasie. To tak z ciekawości zapytam, bo rzeczywiście nie wiedziałem, że dalej jest popularne. Dobrze, bardzo dziękuję za udział w tej ankiecie w takim razie i wróćmy do prezentacji. No właśnie. Chciałbym, żebyśmy się teraz zastanowili nad dwoma grupami komunikatorów, całkiem bezpłatne, które pojawiły się w naszej ankiecie, i płatne, z których, jak rozumiem, pewnie w środowisku bibliotekarskim nie korzystamy, a dlaczego, to o tym zaraz powiem, chociaż odpowiedź na to jest bardzo prozaiczna. Dlaczego bezpłatne komunikatory sprawiają nam pewne problemy?
No, pierwszy problem to jest brak gwarancji, tak? Jeżeli coś jest zazwyczaj dostarczane bezpłatnie, to nie ma żadnej gwarancji, że to będzie działało zawsze. Nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli stracimy tam jakieś informacje, że możemy domagać się ich przywrócenia z backupu, czy odzyskania. Czasem są takie możliwości, ale często to trwa długo. Generalnie no, to jest koszt tego, że otrzymujemy coś teoretycznie za darmo, bo płacimy za to swoimi danymi. Ale tak to jest zazwyczaj skonstruowane, aby za dużo nie obiecywać w razie problemów. Druga rzecz to możliwość utraty, blokady konta. No i to też trzeba brać pod uwagę. Nie wiem, czy komuś z Państwa się to zdarzyło. Ostatnio koleżance zdarzyło się, że właśnie straciła konto na Messengerze i w ogóle na Facebooku, ponieważ ktoś jej to konto przejął, nagle pojawiły się na nim flagi ISIS-u, a potem zostało zablokowane. Takie historie się zdarzają, szczególnie jeśli nie wprowadzi się pewnych zabezpieczeń do logowania i z tym też trzeba się liczyć. Kto, nie wiem, jej nie udało się na razie odzyskać tego konta na Facebooku, a szkoda, bo miała tam bardzo liczne kontakty i treści, na których jej zależało i z tym też trzeba się liczyć. Profilowanie i reklamy to jest właśnie to, o czym mówiłem poprzednio, to znaczy teoretycznie komunikator jest bezpłatny, ale automaty, miejmy nadzieję, że automaty, nieżywi ludzie, chociaż to tam różnie ponoć bywa. Czasem jest wspierane też przez jakieś osoby. No jednak analizują to, o czym piszemy, żeby lepiej dopasowywać kontent reklamowy i w tym Messengerze pojawiają nam się przecież reklamy. I często tak jest, że jak, nie wiem, szukamy, będąc zalogowanym na Facebooka w sklepie internetowym czy na Allegro wiertarki, to potem przez miesiąc reklamują nam wiertarki, co jest dość kuriozalne, no ale tak to właśnie działa. Często w bezpłatnych narzędziach mamy problemy z bezpieczeństwem i tutaj mówię i o szyfrowaniu, i o tym, że właśnie łatwo takie konto w takim komunikatorze przejąć. Napisałem tutaj, choć to nie jest tematem mojego dzisiejszego spotkania, to przy okazji, jeżeli używacie Państwo takich narzędzi, to zalecam i pamiętajcie o wprowadzeniu uwierzytelniania dwuetapowego, które w zasadzie w każdym komunikatorze, chyba na pewno w Messengerze, Facebooku można wprowadzić. Jest ono bardzo proste, bo przy zalogowaniu z komputera czy z urządzenia, na którym się jeszcze nie logowało, należy to logowanie potwierdzić za pomocą telefonu albo poprzez kod, albo poprzez potwierdzenie na komunikacie push-up, który wyskakuje, tak? Ale to tak na marginesie tylko. No i tutaj mamy jeszcze kolejną rzecz, o której troszkę więcej. Trudności we wdrożeniu jako komunikator służbowy. No bo patrzę sobie na czat, czyli GG używamy od dawna, aha, czyli to są jeszcze stare przyzwyczajenia. Okej, jeżeli się sprawdza, to dlaczego nie? Trudności we wdrożeniu jako komunikator służbowy. No właśnie, no bo jeżeli chcemy oficjalnie używać komunikatora, to powinien dyrektor biblioteki zarządzeniem wdrożyć taki kanał komunikacji, chociażby po to, aby każdy z pracowników, to ma szczególne znaczenie przy pracy zdalnej, jaka teraz jest wykonywana, no miał obowiązek, jeżeli to jest główny kanał komunikacji, być zalogowany w godzinach pracy do tego komunikatora. Jeżeli używamy Messengera, tego samego, którego używamy prywatnie, no to mamy też dwa problemy, powiedzmy, że przeciwstawne. Z jednej strony ciężko nam kogoś zmusić, żeby na swoje prywatne konto był zalogowany w jakichś godzinach, bo zawsze też może powiedzieć, że no, nie wiem, ma jakiś prywatny problem, że akurat potrzebuje być niedostępny i bo nie chce, żeby ktoś go tam atakował. Z drugiej strony
zazwyczaj się jest z kolei zalogowanym również po godzinach, a nie dla każdego pracownika jest to komfortowe, aby ktoś wykorzystywał ten prywatny kontakt. Nie każdy musi sobie tego życzyć i również po godzinach pracy go w jakichś sprawach służbowych indagował. No oczywiście jest grupa pracowników zazwyczaj, którym to nie przeszkadza, no bo jest to kadra zarządzająca i kierownicy w dużych bibliotekach przynajmniej, czy stanowiska PR-u, ale pozostali pracownicy no nie mają takiego obowiązku, mają prawo do swojej prywatności, więc jeżeli to jest taki komunikator, który jest trochę prywatny, a trochę służbowy, to rodzi to wiele problemów z rozdzieleniem tych dwóch stref. No być może nawet dla komfortu psychicznego warto, aby o sprawach służbowych jednak rozmawiać za pomocą narzędzi służbowych. Jest to rozwiązanie nieprofesjonalne. Mówię tu o tym też, że na przykład nie ma pewnych możliwości, o których powiem za chwilę, i które bardzo pomagają w pracy. Mówię na przykład o takich integracjach. No i kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to zgodność z RODO. No jeżeli, znaczy tak, nie, jeżeli nie mamy podpisanej z dostawcą komunikatora umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, no to nie powinniśmy żadnych danych osobowych przez ten komunikator ujawniać. A na przykład w sytuacji pracy zdalnej jest to czasem po prostu potrzebne, no bo to są elementarne sprawy, nie wiem, chcemy. A czasem dotyczą spraw naprawdę takich, które nie powinny zostać przekazywane przez komunikator, który nie zapewnia w tym zakresie bezpieczeństwa. Na przykład teraz sprawy związane ze zgłoszeniami zakażeń. No, zakażenie COVID-em. Informacja o tym jest daną o stanie zdrowia. Przekazywanie jej... Ona musi zostać w jakiś sposób przekazana w organizacji, tak? Bo to jest istotne dla bezpieczeństwa całej instytucji, ale przekazywanie jej przez komunikator z podaniem imienia i nazwiska, co do którego nie mamy pewności, kto, gdzie i w jaki sposób przetwarza te dane, odradzam. I teraz króciutko o płatnych komunikatorach. Często są dobre, ale ceny. To jest pierwsza rzecz, dlaczego nikt albo prawie nikt z Państwa nie wymienił ich w naszej ankiecie. Slack, który według mnie jest narzędziem, jeżeli chodzi o potencjał, to lepszym od Mattermosta, do którego zaraz przejdę. Natomiast są dwie wady. No, cena w takiej podstawowej wersji, jaka byłaby potrzebna, bo oczywiście jest wersja darmowa, która polega na tym, że po jakimś czasie zaczynają nam się nadpisywać informacje, chyba po 10 tysiącach wiadomości. Używaliśmy Slacka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Dopóki nie było to główne narzędzie komunikacji, czyli dawno przed czasami pandemii, to rzeczywiście chyba po 3 miesiącach dopiero zaczęły nam się nadpisywać te wiadomości, czyli zaczęliśmy tracić archiwum, znikały rozmowy i tak dalej, co wyhamowało trochę jego użytkowanie. Kiedy wróciliśmy do Slacka w pandemii, to już chyba po niecałych 2 tygodniach te rozmowy się zaczęły nadpisywać i to właśnie nas zmusiło do tego, żeby przejść na rozwiązanie inne, gdzie będziemy mieli ich historię. Natomiast dla naszej biblioteki, kiedy mamy około 150 osób, które były zalogowane dziennie, pracując zdalnie, to cena Slacka to by było miesięcznie około 7,5 tysiąca w najtańszej wersji. To jest, są ceny, które są zupełnie nie do osiągnięcia dla polskich instytucji kultury. Jest to zupełnie bez sensu. Nikt nas nie przekonuje o tym, że nie jesteśmy jednak profilowani, bo to zależy w jakiej firmie i jaki to jest komunikator, ale to też należy wziąć pod uwagę. No i RODO. Na przykład Slack
Nie jestem teraz tego pewien, ale czytałem gdzieś informację jakiś czas temu, że przechowuje informacje w ogóle poza obszarem Unii Europejskiej, więc to jest już w ogóle jeszcze większy problem, nie tylko związany z tą umową dotyczącą przetwarzania danych osobowych. No i teraz dużo powiedziałem Państwu w ogóle o komunikatorach, no ale chciałem, żebyśmy też zapoznali się z wadami i zaletami innych. I teraz chciałbym przejść do Mattermosta, który przedstawia się jako elastyczna platforma komunikacyjna typu open source, umożliwiająca bezpieczną współpracę zespołową. Jeżeli logujemy się do niego po raz pierwszy, to właśnie czy wracamy do niego, bo tutaj mamy zrzut ekranu już z wieloma różnymi rozmowami, to przedstawia on taki widok, może kolorystycznie mi akurat średnio on odpowiada. Wolę inne schematy, ale da się je również przełączać, zresztą nie o kolory nam chodzi. Co jest podstawą przewagi Mattermosta nad innymi komunikatorami? To, że instalujemy go w całości u siebie. Oczywiście nie każda biblioteka ma takie możliwości, ale większe biblioteki zazwyczaj mają własne serwery, na których mają swoją pocztę, mają stronę internetową lub mogą skorzystać z hostingu wykupionego, gdzie tak de facto to jest też prywatny serwer, tylko za niego płacimy. Instalacja na serwerze jest bardzo prosta. Patrząc po naszym składzie, widzę, że chyba nie za bardzo, chyba większość z Państwa nie jest informatykami, więc ja nie będę w to do końca i głęboko wchodził, ale widać, że można go zainstalować na trzech bardzo popularnych dystrybucjach Linuxa. Można go zainstalować także za pomocą takich platform jak Docker i Kubernetes. To są w dużym skrócie programy, dzięki którym można, czy platformy, wewnątrz których instaluje się kolejne programy. I Dockera nawet można, z tego co pamiętam, zainstalować na serwerze Windowsowskim. Patrzyłem, wymagania ma niskie, chyba 4 giga pamięci, więc jeżeli informatycy chcieliby dla niewielkiej sieci zainstalować takie wdrożenie na serwerze, to rzeczywiście nie ma ten serwer dużych wymogów. I tutaj tak, Mattermost jest w wersji takiej podstawowej, darmowej, otwartej, bezpłatnej, można ją sobie ściągnąć i zainstalować, ale jeszcze jest też w wersji Enterprise. Ta wersja Enterprise różni się rzeczami, które tutaj są wypisane na tym slajdzie, ale jeżeli nie jest potrzebne Państwu, a zazwyczaj nie jest, uwierzytelnianie właśnie w domenie, czy powiem tak, przeglądając funkcjonalności w wersji płatnej i bezpłatnej, to generalnie najbardziej doskwiera brak możliwości konfiguracyjnych. Przepraszam, mój kot próbuje zrobić demolkę. To przede wszystkim brak zaawansowanych konfiguracji uprawnień użytkowników jest podstawową różnicą. Natomiast w ogóle wersja Enterprise dla bibliotek przynajmniej nie jest droga, ponieważ zapłaciliśmy za nią około 1000 zł na 3 lata. Więc w porównaniu z opłatami za Slacka, gdzie musielibyśmy płacić 7500 miesięcznie, to naprawdę nie są duże środki. No tak, po zainstalowaniu Mattermosta mamy i w założeniu konta, pokazuje nam się taki panel logowania. No i teraz pierwsze wrażenia. Tak jak mówiłem Państwu,
ten schemat kolorystyczny, który był zaprezentowany jako podstawowy, niespecjalnie mi się podobał. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony do, czy byłem przyzwyczajony do Slacka. Jak widać, mamy tutaj okno, w którym po lewej stronie jest lista kanałów, a po prawej stronie jest miejsce na nasze rozmowy. A teraz... Na czym to w ogóle polega? W ramach platformy Mattermost można tworzyć zespoły. Te zespoły są rozumiane jako właśnie wirtualna przestrzeń robocza, zrzeszająca osoby, które pracują czy w jednej organizacji, czy nad jednym projektem, to zależy jak sobie to ustalimy. Na naszym serwerze w tym momencie są trzy zespoły. Jeden zespół jest dla pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i ten zespół jest najintensywniej wykorzystywany. Jest też zespół, którego ikonkę widzicie Państwo poniżej, przeznaczony dla sieci bibliotek województwa małopolskiego. No i też między innymi na potrzeby eksperymentu i tejże prezentacji stworzyłem zespół Labibu, który jest trzecim zespołem i na razie jest jeszcze bardzo mało zaangażowany, bo to dopiero wczoraj wieczorem, żeby przygotować się też do Państwa, do tej prezentacji go utworzyłem. Mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, żeby go Państwu pokazać. Między tymi zespołami przełączamy się za pomocą ikonek po lewej stronie i użytkownik, te zespoły mogą funkcjonować zupełnie oddzielnie, czyli użytkownik, który nie jest członkiem innego zespołu i nie zostanie do niego zaproszony, tylko na przykład jest członkiem jednego zespołu, może w ogóle nie wiedzieć o tym, jakie zespoły jeszcze są na danym serwerze, więc może to funkcjonować zupełnie oddzielnie, ale też jeżeli już mamy konto na serwerze, to można zostać zaproszonym do innego zespołu. Kolejna rzecz, która jest podstawą funkcjonowania Mattermosta, to kanały. Kanały są po to, aby rozmowy były w jakiś sposób zorganizowane. A więc wokół albo członków rozmowy, albo wokół tematów. Znajdują się one po lewej stronie i są ich trzy rodzaje. Publiczne, prywatne, no i wiadomości bezpośrednie. Jest to w miarę takie funkcjonalności też, jak korzystacie Państwo z Messengera, to też mamy, bo też możemy sobie robić i one nawet zostały rozbudowane, natomiast tutaj były już od dawna. Aby utworzyć nowy kanał, oczywiście klikamy na funkcję stwórz kanał. Ja mam nadzieję, że nam wystarczy na to czasu, abym Państwu jeszcze krótko pokazał to na koniec w realnym oknie programu. Natomiast tutaj chciałbym zaprezentować przede wszystkim możliwości. Tworząc kanał określamy, czy on ma być prywatny, czy ma być publiczny. Możemy, znaczy musimy nawet ustawić jego nazwę, ale możemy też go opisać jako cel, ustawić mu nagłówek i tak dalej. No i teraz tak, jeszcze wracając do tych kanałów i mówiłem o tym, że mamy je i publiczne i prywatne. Warto wiedzieć o tym, że kanały publiczne są widoczne dla każdego i każdy może do nich dołączyć, natomiast kanały prywatne, każdy użytkownik ma widok tylko na te kanały, których jest członkiem. Można zaprosić użytkownika do swojego kanału, natomiast no, nikt poza, nawet nie wiem, czy z administratorami, ale generalnie nikt nie widzi kanału innych użytkowników, a nieproszony nie może również do niego wejść.
Natomiast no, wiadomości bezpośrednie mogą być pomiędzy dwoma osobami, mogą też być wiadomościami grupowymi. To jest oczywiste i to jest też taka dość oczywista funkcja komunikatorów. Są oczywiście widoczne również w tym panelu tylko dla odbiorców. No i co dość istotne, można edytować i usuwać wiadomości po ich wysłaniu, bo nie każdy komunikator daje tę możliwość. Czasem można usuwać, ale na przykład nie można edytować. Jest to dość istotne, no bo czasem po prostu się pomylimy i musimy szybko coś poprawić. Treść wiadomości. W treści wiadomości możemy używać pewnych znaczników, które powodują, że zmieniamy formatowanie albo wywołujemy użytkownika lub linkujemy nazwę kanału. Jeżeli w treści wiadomości wpiszemy małpkę i na przykład, nie wiem, Wozniakiewicz, tak, jeżeli miałbym taki login, taką nazwę konta na Mattermoście, to ktoś wywołuje mnie i jeżeli mam ustawione powiadomienia dla wywołań bezpośrednich, dostanę o tym komunikat, bo do powiadomień sobie jeszcze przejdziemy przy konfiguracji, ale można z Mattermosta skonfigurować w ten sposób, że powiadamia nas albo o każdej aktywności na kanałach, których jesteśmy członkami, albo tylko wtedy, co jest rozsądniejsze, bo zazwyczaj na tych kanałach dzieje się bardzo dużo, aby informował nas tylko o tym, jeżeli ktoś wywoła nas bezpośrednio lub poleceniem małpka.all wywoła wszystkich na tym kanale. Jeżeli w wiadomości chcemy podać link do innego kanału, przed nazwą kanału wpisujemy tyldę. To mało używany klawisz, lewy górny róg klawiatury, jeżeli ktoś nie pamięta, kiedyś był bardziej popularny w treści adresów internetowych, teraz już raczej nieużywany. A pod spodem widzicie Państwo, w jaki sposób, prosty sposób można formatować informacje. Otóż używając podkreśleń, gwiazdek, właśnie tylt, możemy wstawiać ręcznie, już pisząc, poszczególne elementy formatowania. Również emotikonki można wpisywać ręcznie. Co więcej, to wzięło się z IRC-a. Ci, którzy pamiętają IRC-a, pewnie kojarzą, że tam komendy wpisywało się ręcznie, ponieważ IRC jeszcze był też na początku obsługiwany za pomocą klientów tekstowych, dopiero potem pojawiły się klienty graficzne. Wpisywało się ręcznie za pomocą slasha. No i również do tej Mattermost to przejął i jest wiele komend, dzięki którym bez klikania myszką można wykonać pewne polecenia. To jest tylko fragment. Nie trzeba się tego uczyć. Jeżeli komuś jest tak prościej, lepiej, to oczywiście może z nich korzystać, ale nie jest to zupełnie obowiązkowe. Natomiast jest to pewna dodatkowa funkcjonalność. I tutaj przechodzimy do integralności. Mattermost posiada bardzo wiele, do integracji. Mattermost posiada bardzo wiele możliwości integracji. I można go, tu mamy pokazane same kategorie integracji, a wśród programów, z którymi można go zintegrować, jest na przykład Zoom, dzięki czemu można od razu z Mattermosta wywoływać połączenia wideo. Jest też kilka innych integracji dotyczących połączeń wideo. Jest integracja z kalendarzem Google i z innymi kalendarzami. I całe mnóstwo różnych wtyczek, wśród których na pewno każdy w zależności od swoich potrzeb jest w stanie znaleźć coś interesującego, a integracje po prostu przyspieszają i ułatwiają pracę. Teraz przejdźmy do ustawień głównych. Każdy użytkownik ma
taki panel ustawień i on pozwala na indywidualizację swojego konta. Ja tylko kilka najciekawszych chciałbym Państwu pokazać. No oczywiście tutaj dokładnie przejdźmy do powiadomień. O tym właśnie mówiłem, że powiadomienia, czy na pulpicie akurat, ponieważ to jest print screen z klienta desktopowego akurat, mogą być albo dla wszystkich aktywności, albo tylko dla wzmianek i wiadomości bezpośrednich. Można włączyć, wyłączyć dźwięki wiadomości. Można również, i to jeżeli ktoś nie loguje się codziennie do Mattermosta, bo no nie jest mu to potrzebne. Przypuszczam, że może tak być na przykład w przypadku naszej sieci bibliotek publicznych w Małopolsce, no bo nie wiem, czy te rozmowy będą na tyle częste, aby każdy tego pilnował, aby być zalogowanym. Może nie ma takiej potrzeby, natomiast można ustawić powiadomienie e-mail i ono jest wysyłane wtedy, kiedy jest jakaś aktywność. Można też sobie ustawić słowa, które uruchamiają wzmianki. I tutaj no każdy może mieć jakieś takie słowo, no nie wiem, specjalista do spraw PR-u może sobie ustawić skrót PR jako słowo, które gdzieś tam go powiadamia, bo to znaczy, że ktoś mówi o jakichś zadaniach PR-owych, być może powinien to przeczytać. Możemy sobie ustawić różne schematy kolorów. Tak jak mówiłem, ten pierwszy defaultowy jest taki niebieski. Ja wolę ten ciemny. Można sobie zupełnie zindywidualizować schemat kolorów. I kolejną rzeczą są statusy i autoresponder. O tym jeszcze chciałem powiedzieć. Statusy ustawia się tuż przy, można ustawić swoje zdjęcie, jeżeli nie, to jest inicjał przy nazwie użytkownika. I tych statusów są 4. To jest akurat rzecz, która według mnie wymaga jeszcze dopracowania, bo chciałbym, żeby można było sobie ustawić statusy opisowe na przykład. Natomiast tutaj są na stałe dostępny, zaraz wracam, nie przeszkadzać, i offline, i przy czym ten nie przeszkadzać wyłącza powiadomienia na pulpicie, pocztę elektroniczną i wszystkie inne powiadomienia, więc mamy wtedy całkowity spokój od Mattermosta. Ciekawą funkcją jest autoresponder, można sobie go ustawić również, jest to no dobre wtedy, kiedy się idzie na urlop albo na przykład na zwolnienie bez możliwości albo potrzeby korzystania z komunikatora. Każdy, kto do nas napisze, czy prywatnie, czy wymieni naszą nazwę użytkownika w jakiejś wiadomości, otrzyma zdefiniowaną informację o tym, że na przykład do kiedyś tam jesteśmy na Mattermoście niedostępni. Jeżeli chodzi o klientów, oprogramowanie klienckie, to jak Państwo widzicie, można zainstalować, oprócz tego, że Mattermosta obsługuje się z przeglądarki, tak jak pokazywałem po zalogowaniu, to można zainstalować i na telefonach iPla i na telefonach z Androidem i na Windowsie też oprogramowanie i na Maca, a nawet na Linuxa. Mniej więcej na telefonie wygląda to tak, jak widzicie Państwo tutaj, i obsługuje się to całkiem wygodnie. Zdaję egzamin, nie miałem nigdy uwag do tej aplikacji. Poza tym, że musi być zgodność serwera z wersją aplikacji, ale jeżeli ona się rozjeżdża, bo na przykład nie jest jeszcze zaktualizowana serwer, to się pojawia tylko o tym komunikat, a do reszty wszystko działa dobrze, a komunikat mobilizuje, żeby szybko ten serwer zaktualizować.
Jeżeli chodzi o moją prezentację, to tyle. I teraz chyba przejdziemy do pytań, bo mamy za 10. Jeżeli będziemy mieli jeszcze czas, to możemy na chwilę wejść sobie na pulpit i zobaczyć, jak to działa w praktyce. Martyno, oddaję Ci głos i Państwu bardzo dziękuję w tym momencie. Dziękuję. Tak, to prawda, mamy w tym, ja w tym momencie uruchomiłam dla Państwa tryb zadawania pytań i odpowiedzi. Tak jak wspomniałam na początku, on się tym różni od wcześniejszego czatu, żeby zadać pytanie i żebyśmy mogli je wyświetlić na głównym ekranie, to wpisując pytanie trzeba kliknąć ikonkę znaku zapytania, ona się podświetli wówczas na niebiesko, wysłać to pytanie i ona wpada do naszej takiej puli pytań. Widzę pierwsze pytanie, które już wcześniej zadała Marta Kostecka i które w tym momencie ja opublikuję i wyświetlę, a Ciebie Jurku poproszę o to, żebyś na nie za chwilę odpowiedział, natomiast Państwa zachęcam do zadawania w tym momencie już pytań, to znaczy właśnie wpisywania ich na czacie, korzystając z ikonki znaku zapytania. Marta pyta, jak się sprawdza w pracy to narzędzie, bo jest jednak trudniejsze od tych najpopularniejszych komunikatorów. Czy pracownicy, ludzie dają radę, nie narzekają na trudności, ani na urodę rodem z lat 90. Mhm. Bardzo mi się sprawdza w pracy. W zasadzie w okresie tym wiosennym, kiedy wszyscy prawie przeszliśmy na pracę zdalną, to było nasze podstawowe narzędzie pracy. Także każdy pracownik rano musiał się w godzinach pracy zalogować i być dostępny dla swoich przełożonych, a tak jak mówię, u nas pracowników jest 180, ale no pewnie oprócz pracowników technicznych mniej więcej około 150 użytkowników dziennie naraz było zalogowanych. Jeżeli coś się nie sprawdzało, to raczej to, że musieliśmy dostosować trochę całą kulturę pracy i sposób do zupełnie innego przepływu informacji. Też przyzwyczaić się do tego, że no wszystko musi być omawiane w ten sposób, a jednak pisanie jest nie jest tak szybkie jak wymienienie kilku zdań. Natomiast czy jest trudniejszy od najpopularniejszych komunikatorów? Myśmy mieli trochę inny start, ponieważ już chyba 2 lata wcześniej wprowadziłem jako nasz oficjalny komunikator, tak jak mówiłem, Slacka, więc wtedy mieliśmy go przetrenowanego. Jak zaczęła się pandemia, to aby móc szybko przejść na narzędzie do komunikacji zdalnej, wskrzesiliśmy tego Slacka, tylko już najpierw był raczej narzędziem dla kierowników i chętnych, a teraz był już narzędziem obowiązkowym. I Slack jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o interfejs do Mattermosta, ba, nawet ten schemat kolorystyczny, który widzieliście na zrzutach, to jest bardzo podobny do jednego ze schematów kolorystycznych, do którego ja się przyzwyczaiłem w Slacku. Slack był jeszcze po angielsku, więc, bo on nie ma polskiej lokalizacji, a Mattermost ma, więc po tym jak pracownicy nauczyli się lepiej lub gorzej, ale jednak musieli nauczyć się szybko korzystać ze Slacka, a mieli też na to wcześniej sporo czasu, to przejście na Mattermosta było dla nich proste, więc nie było tutaj problemu. Czy ma urodę z lat 90? No, ma taką prostą urodę, powiedziałbym klasyczną. Widać, że rzeczywiście on trochę naśladuje Slacka, a Slack tworzyli gdzieś tam programiści przede wszystkim dla programistów, więc pewnie nie za bardzo zwracali uwagę na urodę. Nie byli to chyba ludzie tam od UX-u specjalnie i designu. Okej, dziękuję. Mhm. Ja sobie pozwoliłam już wyświetlić kolejne pytanie od pani Katarzyny Fioł. To jest pytanie o to, czy Mattermost jest bezpieczniejszy od Discorda, jeśli chodzi o komunikację wewnątrz instytucji między pracownikami. Mhm. No tak, czy jest bezpieczniejszy od Discorda? Na to nie mogę odpowiedzieć, ponieważ oczywiście widziałem Discorda gdzieś i znam osoby, które się nim posługują.
Natomiast nie zagłębiałem się w poziom bezpieczeństwa na Discordzie. Jakoś się też tak zdarzyło, że chyba ostatnio nic na ten temat nie czytałem. Natomiast no, w Mattermost, jak zapewniają twórcy, jest bezpieczny, jest szyfrowany. Jest szyfrowany w RSA 256, jak dobrze pamiętam, z kluczem 2048-bitowym, także można powiedzieć, że jest w miarę bezpieczny. Ważne jest też oczywiście to, żeby także cała komunikacja jest tak szyfrowana. No i oczywiście ważne jest to, żeby sobie tam ustawiać też łączenia, żeby nie plain tekstem przechodziły, tylko po HTTPS-ie, jeżeli ktoś sobie na przykład wpisuje do aplikacji adres serwera. Mam nadzieję, że Państwo rozumieją ten skomplikowany język i też różne skróty, które się tutaj teraz pojawiły. Kolejne pytanie od Moniki Szmajch-Zarzecznej. Dotyczy tak naprawdę wdrożenia. Czy robiłeś jakieś szkolenie wdrożeniowe dla pracowników? Jeśli tak, to w jakiej formie? To wszystko się odbyło bardzo szybko, tak, bo tak zapadała, tak się zaczęła pandemia. Natomiast rzeczywiście informatycy przygotowali takie materiały informacyjne, powiedzmy bardziej graficzne, z opisami dotyczące pewnych elementarnych funkcjonalności. Jest też pomoc zamieszczona na naszym serwerze. W aplikacji czy na stronie jest taki przycisk pomoc, gdzie można sobie przeczytać o tych podstawowych funkcjonalnościach. No ale też tak jak mówię, przez to, że myśmy przechodzili ze Slacka, to większość pracowników mniej więcej wiedziała, jak sobie z tym dać radę, a nawet Mattermost wydał im się prostszy właśnie też między innymi przez to, że ma polską lokalizację i też polską pomoc. Ja teraz zachęcam Państwa jeszcze do zadawania pytań na czacie, bo jeszcze mamy 3 minuty teoretycznie do końca webinarium, więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę je wpisać. Ja natomiast wyświetlę jedno z pytań takich bardziej technicznych, które tu się pojawiło, związane z pewnym problemem, który ma Pani Jadwiga Kusior i która pisze, że po założeniu konta Mattermost na adres e-mail nie został wysłany link do aktywacji. Czyli nie można zacząć korzystać. Czy jest jeszcze, czekać, czy coś nie tak zostało zrobione? Powinien ten link przyjść. Jeżeli nie przyszedł, to można spróbować jeszcze raz założyć konto. Natomiast warto sprawdzić, czy czasem nie trafiła korespondencja do folderu spam, no bo to jest korespondencja wysyłana automatycznie i często to zależy od serwera, na którym się ma pocztę, może zostać zakwalifikowana jako spam i tam sobie leżeć. Można spróbować jeszcze raz założyć, a jak nie, to Jadziu, pomożemy to już indywidualnie. W takim razie będziemy to konsultować, ten przypadek. Nie powinno się tak zdarzyć. Ja widzę, że na czacie nie pojawiają się kolejne pytania. Mamy 2 minuty. Pytanie, czy to nam wystarczy, żeby jeszcze spróbować się zalogować na platformę Mattermost i żebyś mógł pokazać w czasie rzeczywistym, jak ona wygląda i jak działa. No ja myślę, że możemy sobie to szybko zobaczyć. Tak. Dokładnie. Tak. O. No właśnie, ja tutaj pokazuję w tej chwili akurat nie w aplikacji, tylko w przeglądarce. Tak sobie będę patrzył z boku, bo mam to na drugim monitorze. Tutaj jest przestrzeń zespołu Labib. Ona jest w tym momencie jeszcze w miarę pusta. Jakby przypuszczam, że może to być kiepsko widoczne ze względu na to, że to okno z oknem przeglądarki jest pomniejszone u Państwa. Ja tylko pokażę, że tak, że rzeczywiście tutaj po lewej stronie, teraz przejeżdżam myszką, mamy kanały. Jest kanał General, kanał
który nazwaliśmy ploty, czy ja go tak nazwałem w tym momencie, ale generalnie zazwyczaj w tym programie są zawsze dwa takie kanały, na które każdy użytkownik loguje, jest logowany po założeniu konta automatycznie. I ten kanał General to jest taki, na którym mogą rozmawiać wszyscy. Myśmy przynajmniej umówili się, że rozmawiamy tam tylko o najważniejszych sprawach. Tam też są komunikaty systemowe, każdy się może przywitać i tak dalej. Natomiast kanał, który ploty, czasem luźne gadki, czasem jeszcze inaczej się to nazywa, to jest taki kanał, który jest mniej oficjalny i tam można rozmawiać o wszystkim. Również tam są wszyscy i to są dwa kanały publiczne, które są generowane w każdym wdrożeniu automatycznie, natomiast każdy następny tym przyciskiem właśnie można sobie, tak jak pokazywałem, założyć. Prywatny lub publiczny. Tutaj mamy przełącznik właśnie statusu. W tej chwili jestem na koncie testowym, które właśnie utworzyłem do takich celów. No i tutaj wchodzimy do rozmów bezpośrednich. To jest rozmowa tego konta testowego, na którym jestem zalogowany, z tak naprawdę moim kontem, na którym funkcjonuję we wszystkich tych zespołach. I możemy sobie właśnie coś tutaj na próbę napisać, tak? I w tym momencie na drugim monitorze mogę ze swojego konta również odpisać. To jest wszystko bardzo intuicyjne. No, proszę zobaczyć, można na przykład zamieszczenie grafiki działa tak jak w większości aplikacji. Wrzuciłem ją, przeciągnąłem po prostu. W tym momencie ona już jest. Podobnie można, przepraszam, zamieścić każdy dokument czy inny plik. No, ograniczenie wielkości jest, ustawia się w konfiguracji serwera oczywiście. O, Marta napisała, że patrzy, jak to działa na kanale General. I bardzo dobrze. No i co mogę jeszcze pokazać tak na szybko? Może w ustawieniach konta. Tak, mówiłem o tych powiadomieniach, o wyglądzie też, co jest bardzo sympatyczne, może mało użyteczne, ale bardzo sympatyczne. Można sobie nawet wgrywać własne emotikonki i je ustawiać. Można też się posługiwać gifami, co jest bardzo popularne. O proszę, tutaj mamy piękną emotikonkę Labibu, którą można komentować, bo każdą wypowiedź, jeżeli możemy, o proszę, możemy sobie, podobnie jak w niektórych innych komunikatorach, czy tak jak na skomentować jakimś tam statusem, o na przykład takim, możemy też sobie odpowiedzieć bezpośrednio. Piszę cześć w odpowiedzi na hej, które napisała Paula. I w tym momencie tutaj otwiera mi się takie drugie okno, gdzie jakby prowadzona jest dyskusja w tym wątku. To też bardzo pomaga w porządkowaniu tej dyskusji. Jeżeli to okno zamknę, to proszę zobaczyć tutaj na dole strony. Mamy komentarz do tego, co napisała wcześniej Paula. Ona napisała hej, ja odpisałem cześć. Jest to wcięte i widać, że jest to odpowiedź. Także to też pomaga w porządkowaniu dyskusji. No, Messenger też wprowadził to jakiś czas temu. Też tak można robić. Jest to bardzo przydatne. I tutaj pod trzema kropkami możemy zrobić jeszcze kilka rzeczy. Na przykład z tym hej, które napisała Paula. A mianowicie możemy odpowiedzieć, co też uczyniłem, możemy oznaczyć jako nieprzeczytane, dzięki czemu no, będzie się nam to świeciło i będziemy mogli do tego wrócić.
Możemy zrobić do tego odnośnik bezpośredni. Jeżeli zrobimy odnośnik bezpośredni, to potem możemy ten odnośnik w innych kanałach gdzieś tam udostępniać, oczywiście jeżeli jest to na kanale takim jawnym. I możemy też to przypiąć do kanału. Przypięcie do kanału, które tutaj też obsługujemy, możemy sobie zobaczyć przypięte wiadomości. Nie mamy w tym momencie żadnych przypiętych wiadomości, ale to są wiadomości, które nam nie zginą. Jeżeli to są jakieś ważne instrukcje, bardzo ważne rzeczy, które chcemy zamieścić i do których trzeba będzie często wracać, to żeby tego kanału nie przewijać, możemy właśnie sobie pewne rzeczy poprzypinać. Tu mamy podaną liczbę użytkowników, a tutaj moglibyśmy wyszukać ostatnie wzmianki. Jest akurat bot się tutaj odezwał, bo jest też kanał rozmowy z botem. No, jest też kilka innych takich ciekawostek, które można sobie skonfigurować, jak na przykład reakcja bota na wystąpienie określonego słowa w wypowiedzi. Nie, tak na szybko chyba w tym momencie, zwłaszcza, że czas nas goni, już w tym momencie jesteśmy 5 minut po czasie, ale chciałem Państwu to pokazać jeszcze i mam nadzieję, że też, bo jest tu wiele funkcji, o których po prostu nie można powiedzieć w ciągu 40 minut, a chciałem, abyśmy porozmawiali też najpierw o tym, dlaczego ma termost, a dopiero potem zajęli się tym, jakie on ma możliwości. Na czacie pojawiło się już wiele podziękowań i ja się do tych podziękowań dołączam. Pojawiło się też jedno takie pytanie, jakie formy załączników można przesyłać? Czy są jakieś ograniczenia, czy to mogą być tylko pliki na przykład wordowskie, czy może też jakieś inne? Nie ma takich ograniczeń, po prostu plik to plik. Nie spotkałem się z tym, żeby nie można było go załączyć. On później po prostu jest otwierany przez innych użytkowników za pomocą odpowiedniej aplikacji. Ograniczeniem jest wielkość tego pliku. Tak jak mówię, najprawdopodobniej można to gdzieś też przestawić. Akurat w naszym wdrożeniu ta wielkość pliku jest do 20 MB ograniczona. Chciałem wczoraj wrzucić większy film, się nie udało, więc sprawdziłem nawet. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję również za całe webinarium. Bardzo interesujące i też wiele osób jakby wspomniało o tym na czacie. To znaczy, że jest to nowa platforma, nowa aplikacja, której wcześniej nie znali, a wydaje się być bardzo użyteczna, szczególnie teraz w pracy bibliotek. Więc wydaje się, że ten webinarium trafiło na podatny grunt. Dziękuję również Państwu za to kolejne spotkanie i zachęcam do dzielenia się tym dobrem, to znaczy do przekazywania informacji, że nagranie tego webinarium będzie w ciągu kilku dni dostępne na kanale YouTube i że link do tego webinarium pojawi się na portalu labib.pl. Jednocześnie zapraszam Państwa, tak jak wspomniałam na samym początku, na kolejne webinarium, które się odbędzie 29 października i które będzie poświęcone fake newsom i temu, jak z tymi fake newsami sobie radzić, i poprowadzi je Marta Kosteska z Biblioteki w Szczecinie. Bardzo Ci, Jurku, dziękuję. Dziękuję Państwu i do zobaczenia i do usłyszenia podczas kolejnego webinarium. Dziękuję, Martyno, za pomoc, a Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zaraz sobie jeszcze przeczytam wszystkie te informacje. Jestem do Państwa dyspozycji. Kontakt był podany, też nie ma problemu ze znalezieniem mnie w inny sposób, czy poprzez bibliotekę, czy poprzez Labib, czy gdzieś w mediach społecznościowych. Chętnie podzielę się z Państwem swoimi doświadczeniami, a dzisiaj bardzo dziękuję za udział. Do zobaczenia. Do zobaczenia.